Mons fimi brzmi całkiem dostojnie, póki nie przetłumaczymy tej łacińskiej nazwy na polski. W znaczeniu dosłownym góra ekskrementów. Dzisiaj nazwa tej części Skarpy Wiślanej na wysokości Starego Miasta brzmi Gnojna Góra. Roztacza się stąd, szczególnie latem, przyjemny widok na Wisłę i jej zielony, praski brzeg. Od początków istnienia miasta funkcjonowało tu wysypisko, ale i w początkach XIX wieku, jeszcze co po niektórzy mieszkańcy Warszawy, traktowali to miejsce jak śmietnisko. Nazwa miejsca oddawała więc stan rzeczy, a krąglutki kształt skarpy też nie bez powodu jest taki, a nie inny. Historia tego miejsca nie przeszkadza najwyraźniej parom zakochanych, zostawiających na szczycie Gnojnej Góry kłódki miłości opatrzone ich inicjałami.